Poniedziałek, 28 maja, Anita Stefańska plus Kota. Witam Państwa. Zaczynamy informacje piotrkowskie. Dziś w wydaniu powiemy, jak przebiegają prace przy budowie mediateki. Pokażemy, jak mieszkańcy bawili się podczas 5. Festiwalu Miast Partnerskich. W wydaniu również o tym, jak ważna jest profilaktyka. Piotrkowska Mediateka zmienia się z dnia na dzień. Wykonawcy już zakończyli prace konstrukcyjne. Instalowane są ramy do szklanej elewacji. Na miejscu o stan prac pytała dla Państwa Katarzyna Zajda. To, jak Mediateka będzie wyglądać, mogliśmy oglądać na wizualizacjach, ale już od kilku tygodni można to dostrzec na miejscu, na budowie. A to, jak prace przebiegają w środku budynku, to właśnie sprawdziliśmy dla Państwa. We wnętrzu Mediateki trwają prace m.in. związane z budową ścian działowych do sali konferencyjnej. Budowlańcy zajmują się również spawaniem konstrukcji do panoramicznej windy. W budynku rozprowadzona jest już cała instalacja wodna i elektryczna. Prace idą pełną parą, nie zaburza ich pogoda. Teraz na budowie Mediateki trwa gorący okres. W toku są wszystkie kluczowe prace prowadzone przez naszą firmę. Chociaż zakończyliśmy prace żelbetonowe, swoje prace kończą też murarze. Teraz wykonujemy fasady, świetliki. Co najważniejsze, ze wszystkimi pracami jesteśmy w terminie. Prace trwają również na dachu budynku Mediateki. W przyszłym tygodniu na nim instalowane będą świetliki. Później przyjdzie czas na zainstalowanie szklanej elewacji. Do tego będzie sprowadzona specjalna maszyna. Po tych pracach budynek Mediateki wizualnie upodobni się do budynku prezentowanego jeszcze przed budową na wizualizacjach. Ale budowa Mediateki to nie jedyne prace, jakie trwają w mieście. W pełni jest już sezon prac drogowych. Do kolejnych ulic, które zmienią swoją jakość, dołączy już niebawem osiedlowa ulica Paderewskiego. Na ulicy już sfrezowano zużyty asfalt. Prace trwają przy regulacji drogi i instalowaniu nowych krawężników. Ten remont to kolejna inwestycja w zachodniej części miasta, a do tego ważna dla mieszkańców okolicznych bloków. W trakcie remontu na Paderewskiego wylane zostaną dwie warstwy asfaltu, wyrównawcza i ścieralna. Co roku nowotwór piersi wykrywany jest u 18 tysięcy kobiet. Guz znaleziony odpowiednio wcześnie jest uleczalny. O tym, że profilaktyka jest ważna i o tym, że warto się badać, mówiono w piątek w Powiatowym Zespole Opieki Zdrowotnej, gdzie zorganizowano spotkanie z kobietami. Z roku na rok liczba zachorowań na nowotwór piersi wzrasta. Głównym powodem wzrostu zachorowań na tą chorobę jest styl życia, dieta, nadużywanie alkoholu oraz otyłość. Nowotwór dotyka coraz młodsze kobiety, dlatego tak ważna jest profilaktyka i wczesne jego wykrywanie. Żałujemy, że tak mało jest informacji, tak mało się o tym mówi, że to nadal jest temat tabu. Chcemy to przerwać, chcemy rozpowszechnić profilaktykę. Mam nadzieję, że nam się to uda. Profilaktyka jest rzeczą najważniejszą, bo dużo łatwiej jest wiedzieć, że czegoś nie mamy, że nie chorujemy, niż później, w dużo późniejszym stadium odkryć to, że jesteśmy chore i walczyć, naprawdę mocno walczyć z tą chorobą. Profilaktykę raka piersi można zacząć już w zaciszu własnego domu. Trzeba nauczyć się badać. Jak się okazuje, prawidłowo wykonane badanie nie jest takie proste. Samo badania trzeba się nauczyć. Kobiety często tego nie wykonują, bądź wykonują to źle, ponieważ nie wiedzą, jak to robić. Nie są tego uczone tak naprawdę nigdzie, ani u lekarza, ani w gabinetach lekarskich. Nie jest to niestety wynoszone z domu. Stąd to właśnie nasza akcja, żeby uświadamiać i pokazywać, jak to robić prawidłowo, jak to robić w miesiącu, jak poświęcić właśnie te kilka minut po to, żeby uratować sobie życie. Amazonki na specjalnym fantomie krok po kroku pokazywały, jak układać dłonie i dokładnie badać swoje piersi. Badanie zajmuje zaledwie kilka minut. Należy je wykonywać raz w miesiącu. W miniony weekend w Piotrkowie było kolorowo, tanecznie i muzycznie, a wszystko w akcentach międzykulturowych. Trybunalski Gród w tym czasie stał się gospodarzem zorganizowanego po raz kolejny Festiwalu Kultur Miast Partnerskich. Россия, Россия, да, мать российская земля, мать России.
Pierwszego festiwalowego dnia artyści swoją kulturę zaprezentowali na scenie Miejskiego Ośrodka Kultury. Podczas występów można było podziwiać nie tylko barwne stroje, ale również przepiękną, tradycyjną muzykę z miast partnerskich. To narodowy kostium w Rosji, który mogliśmy podziwiać również na występie. I możemy na występie mogliśmy również zobaczyć rodziców, dzieci, które występowały. Tak? Rodzice również biorą udział w tym przedstawieniu. I to jest wspaniałe, że Piotrków daje taką możliwość, że w zasadzie rodzina może występować na jednej scenie. I to jest świetne i powinno być kontynuowane. W MOK-u prezentowano też kulturę oraz tradycje rękodzielnicze, a także tradycje kulinarne miast zaprzyjaźnionych. Tego dnia koncerty odbyły się także w Centrum Idei ku Demokracji oraz Kościele Ewangelicko-Augsburskim. Koncerty i prezentacje dorobku artystycznego to nie jedyny akcent festiwalu. Podczas spotkania członkowie zagranicznych zespołów poznają również i naszą tradycję oraz historię. W tym roku dla gości przygotowano szereg atrakcji, w tym m.in. była możliwość poznania Trybunalskiego Grodu, jego przeszłości oraz zabytków. W programie były również warsztaty taneczne, z tych skorzystał zespół z Izraela. Bardzo piękne miasto. Ja nie tak dużo jeżdżę do Polski, ale cały czas jeżdżę do Krakowa. To już mówię taki jest dialekt i akcent nie bardzo dobrze, przepraszam. Ale tutaj miasto takie ulubione. Ja przyjechał pierwszy raz tutaj, ale ja zobaczył, co jest tak cicho, spokojnie. Nie ma żadnych takiego, co jest w Warszawie, o takich wielkich miastach. I to jest bardzo dobrze, ja lubię takie miasto. Koncert galowy trzeciego Festiwalu Miast Partnerskich odbył się w niedzielne popołudnie w wypełnionym po brzegi amfiteatrze miejskim. W trakcie kilkugodzinnego występu można było posłuchać tradycyjnych pieśni oraz zobaczyć tańce ludowe. Festiwal Miast Partnerskich wpisał się na stałe do kalendarza imprez organizowanych w maju w Piotrkowie. Jego celem jest przede wszystkim integracja. Młodzież może mieć inne spojrzenie na inną kulturę, na inne kraje, a nie tylko patrzeć w internet albo w telefon komórkowy. Po zakończeniu występów każdy z zespołów otrzymał pamiątkową statuetkę, którą wręczali sekretarz miasta Bogdan Munik, pomysłodawca festiwalu oraz Jolanta Kopeć z Biura Partnerstwa i Funduszy. To owoce pracy 9 artystów biorących udział w trzecich spotkaniach artystycznych wielu kultur. Prace prezentują różnorodne widzenie Piotrkowa. Kwiaty na Starym Mieście na moim obrazie są po to, by stał się on ładniejszym. Przyniósł mieszkańcom radość i zadowolenie. Techniki prac są różne, tak jak i sposoby ujęcia miasta oraz inspiracje. Nie brak tu obrazów rodem z komiksów czy też grafik. Celem pleneru jest plastyczna interpretacja walorów naszego miasta, a także nawiązanie kontaktów i integracja środowisk twórczych. Część z powstałych prac podczas spotkania artystów zostanie przekazana dla Ośrodka Działań Artystycznych. O życiu i twórczości wybitnego polskiego reżysera można było posłuchać podczas spotkania w Centrum Idei ku Demokracji. Bohaterem, a zarazem gościem był Krzysztof Zanussi. Z humorem i dużym dystansem o swoim życiu i filmowej karierze opowiadał piotrkowianom Krzysztof Zanussi. A kroki na szklany ekran, jak mówił, zaczęły się we wczesnej młodości i to nieco inaczej niż w dzisiejszych czasach. Czasy, w których ja zaczynałem interesować się kinem, to były bardzo inne czasy niż dzisiaj. Ale to zaczęło się od takiej prostej ochoty opowiadania historii. I zająłem się filmem amatorskim dla studentów w studenckim klubie. No i tak to się potoczyło później. Potem zacząłem dostawać nagrody, a to bardzo na młodego człowieka mocno działa, jak ktoś go pochwali.
No i w końcu trafiłem do szkoły filmowej, której zdałem, potem mnie wyrzucili, potem mnie przywrócono. I tak już zostało i już teraz za mną jest kilkadziesiąt lat pracy w tym zawodzie i kilkadziesiąt pokus, żeby to zrzucić i nigdy tego nie chciałem rzucić naprawdę. Mimo, że miałem inne już możliwości w życiu robienia czegoś też ogromnie ciekawego, a jednak bardzo jestem przywiązany do swojego zawodu. Bardzo się cieszę, że mi się to udało. W trakcie opowieści nie brakowało anegdot o filmie i życiu filmowca, który jeszcze do naszego miasta nie przyjechał z ekipą filmową. Ale jak mówił, musi to nadrobić. Miasto jest duże, plastyczne filmowo, a i wnętrza centrum mogłyby posłużyć za plan filmowy. Organizatorem wydarzenia była piotrkowska filia Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. W piątek w Centrum Idei ku Demokracji odbyło się również spotkanie z Jerzym Bogusławem Nowakiem, a tematem rozmowy była Syberia oraz mieszkający tam Polacy. Dla podróżnika Syberia to kraina ludzkich krzywd i zauroczeń. Podczas swoich podróży globtroter wsłuchuje się w echa bolesnych wspomnień o powikłanych polskich losach i rodakach. Jak mówił, te opowieści zbiera i przekazuje dalej w hołdzie tym rodakom, którzy zostali zesłani na Sybir. Kwiaty, słodkości, upominki. Tym najczęściej obdarzamy nasze mamy w dniu ich święta. Niezapomnianym prezentem dla mam mogą być także artystyczne życzenia, które co roku od wielu już lat swoim mamom składają dzieci podczas rodzinnego festiwalu pod nazwą Piękny Dzień Mamy. Tak też było i w tym roku, kiedy to w miniony piątek na dziedzińcu Miejskiego Ośrodka Kultury w przeddzień święta mam odbyło się artystyczne rodzinne spotkanie. Podczas tegorocznego festiwalu dzieci prezentowały się w dwóch kategoriach: szkoły podstawowe i uczestnicy świetlic. Cel to jak najlepiej zaprezentować się nie tylko przed swoimi mamami, ale także przed jury, ponieważ festiwal ma także formułę konkursową. Dzieci dwoiły się i troiły na scenie, aby wypaść jak najlepiej i sprawić przede wszystkim radość swoim rodzicielkom. Było muzycznie, teatralnie i tanecznie. Nie zabrakło także dobrego humoru, bo to, co najważniejsze tego dnia, to dobra wspólna zabawa. Dzieciaki bardzo się starały, i instruktorzy, i nauczyciele również, ale też cel był szlachetny. Dla mam zawsze warto się starać i dzieci o tym wiedzą. Uczą się tego w świetlicach środowiskowych, szkolnych, w oratorium. Myślę, że to jest taki bagaż doświadczeń, który w przyszłości zaowocuje. Podczas tego konkursu nie było przegranych. Na zakończenie festiwalu nagrodę otrzymali wszyscy uczestnicy prezentujący się tego dnia na scenie. Organizatorami konkursu byli Ośrodek Edukacji Artystycznej Miejskiego Ośrodka Kultury oraz Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. A festiwal odbył się pod honorowym patronatem prezydenta miasta Krzysztofa Chojniaka. Dzień Mamy już za nami. Przed nami kolejne jakże ważne święto. 1 czerwca w piątek, w Dzień Dziecka, bo o tym święcie mowa, w naszym mieście również nie zabraknie artystycznych wydarzeń. Znajdujemy się w amfiteatrze miejskim. Proszę powiedzieć, co tu właśnie się dzieje? Grupa Presto z Miejskiego Ośrodka Kultury właśnie zaczęła swoją próbę. Ćwiczymy, aby poznać przestrzeń tutaj sceny. Dzieci przygotowały materiał na 1 czerwca, na Dzień Dziecka, ponieważ tutaj właśnie w godzinach od 15 do 17 dzieci będą śpiewały koncert z materiałem takiej dziecięcej muzyki świata, czyli będzie i będą piosenki po niemiecku, po hiszpańsku, po włosku, po norwesku, po niemiecku, no i po polsku oczywiście też. I dzieciaki tutaj pomiędzy tym koncertem, pomiędzy tymi występami będziemy zachęcali również publiczność, dzieci, które przyjdą na koncert, do tego, aby tak czynnie włączyły się do tego udziału tutaj, i na pewno będą jakieś konkursy tutaj na scenie. Myślę, że będzie, no, że będzie bardzo wesoło, no, z racji tego, że ten 1 czerwca musi być takim dniem wesołym. Czyli przypomnijmy, 1 czerwca w amfiteatrze od godziny 15 do godziny 17. To może poprosimy dzieci, żeby same zaprosiły na ten koncert. Oczywiście, poprosimy.
I na koniec jeszcze jedno zaproszenie. Ośrodek Edukacji Artystycznej Miejskiego Ośrodka Kultury zaprasza na happening artystyczny połączony ze sprzedażą charytatywną na rzecz dzieci ze świetlic artystycznych. A w programie m.in. mini recital Agnieszki Kardas, występ grupy wokalnej Senior Ewki, pokazy grup tanecznych, walk rycerskich oraz szereg gier i zabaw. A happening odbędzie się już 30 maja w środę o godzinie 16 w parku imienia Jana Pawła II. Dziś w informacjach to wszystko. Za chwilę magazyn Nasze Miasto, Nasze Sprawy. Ja dziękuję Państwu za uwagę. Do widzenia. Podczas prac sądu konkursowego, w ogóle nie wiem, czy Państwo macie świadomość, wpłynęło 6 prac, które ocenialiśmy. Jedna z powodów formalnych została zdyskwalifikowana, po prostu zostały naruszone zasady anonimowości, więc musieliśmy niestety odstąpić od jej oceniania. Z pozostałych 5 prac ocenialiśmy wszystkie walory, parametry, które były niezbędne do realizacji zarówno pod kątem architektonicznym, urbanistycznym, jak i ekonomicznym. Praca, która wygrała, wydawała nam się w naszej ocenie spełniającą optymalnie, w maksymalnym stopniu ze wszystkich złożonych prac nasze oczekiwania, ponieważ ona nawiązuje urbanistycznie do lokalizacji, wykorzystuje bardzo trudne warunki terenowe, lokalizacyjne, optymalnie zapewnia obsługę, jeżeli chodzi o parkingi, o komunikację, no i oprócz tego wygląda i jest funkcjonalnie doskonale rozwiązana. Pozostałe prace miały swoje plusy, minusy, natomiast w naszej ocenie ta wydawała nam się najlepsza. Zwróćcie Państwo uwagę, że praca, którą oceniliśmy najwyżej, nie jest, jest to obiekt wielkokubaturowy, natomiast w tym terenie nie jest bardzo agresywny. On nawiązuje pionowymi podziałami, rytmem elewacji do tego, co się dzieje obok. Stanowi bardzo dobre przedpole dla Starego Miasta. Nie jest obiektem bardzo dominującym, a jednocześnie nowoczesnym, bardzo dobrze rozwiązanym funkcjonalnie. Mamy możliwość takiego podziału funkcjonalnego obiektu, że w momencie, kiedy nie będzie w pełni pracował, czyli nie będzie dużych rozgrywek, będą mogły pracować, znaczy funkcjonować po prostu w mniejszych strefach cieplnych, jest zaprojektowany taki podział obiektu. No oprócz tego, no to myślę, że już resztę Państwo widzicie, praca broni się sama za siebie i no, w naszej ocenie naprawdę zasługiwała na to, żeby wygrać. Tak, każdy z członków sądu konkursowego kolejnej pracy przyznawał określone punkty. Mieliśmy pod względem architektury, urbanistyki, funkcjonalności kompozycji, nawiązania się, ekonomiki, realizacji, ekonomiki, eksploatacji obiektu, no i suma tych punktów spowodowała, że ta praca właśnie została najwyżej oceniona. Staraliśmy się tak kształtować formę budynku, jak i elewację, aby nawiązać do zabudowy sąsiedniej, chociażby starej destylatorni, którą w naszej koncepcji również przewidujemy do przebudowy, rozbudowy, pozostawiając charakter bryły budynku, aczkolwiek nadając mu zupełnie nową strukturę i funkcję wewnątrz. Co do samej hali, to jest pierwsze nie szkodzić, czyli nie zepsuć, nie zdewastować bezpośredniego sąsiedztwa Starego Miasta, a druga rzecz to również pomagać. Pomagać w ten sposób staramy się, że zaprojektowaliśmy budynek możliwie czerpiąc doświadczenia z poprzednich realizacji innych obiektów hal sportowych,
maksymalnie energooszczędny. To znaczy zastosowaliśmy tutaj odnawialne źródła energii, które w okresie eksploatacji obiektu długoterminowym powinny wprowadzić duże, znaczne zyski dla użytkownika ze względu na eksploatację. Obiekt przewidujemy wyposażyć w źródła geotermalne z wykorzystaniem geotermalnych odnawialnych źródeł typu pompa ciepła, jak i również korzystając z dużej powierzchni dachu, chcielibyśmy zastosować tutaj panele fotowoltaiczne, które w dużym stopniu wpłyną na energooszczędność tego budynku. Co do samej funkcji budynku, to oczywiście poza główną funkcją, jaką jest płyta boiska i widownia, o której tutaj pan prezydent wspomniał, 1500 osób, no to również przewidzieliśmy możliwość funkcjonowania tego obiektu jako obiekt wielofunkcyjny, nie tylko do imprez sportowych. Jest przestronny hall, foyer, można to nazwać, z przestrzenią do aranżacji na chociażby małą część komercyjną, jak i również rozbudowany system zespół, właściwie szatni, który może służyć nie tylko do szatni, łącznie 6, które mogą służyć do podzielenia tego obiektu w czasie chociażby być może jakichś mniejszych imprez, czy dla szkół pobliskich chociażby odbywania się zajęć, na podzielenie dużego boiska na 3 boiska mniejsze, każde z swoim odrębnym zespołem szatniowym. Jest przewidziana dostępność, że tak powiem, do aranżacji czy zmiany funkcji płyty hali bezpośrednio z ulicy Batorego. Jest dostęp do możliwości dostarczenia, jak i również zabrania później chociażby elementów sceny, oświetlenia. I sam obiekt, który posiada dość swobodną i przemyślaną w naszej ocenie komunikację, pozwoli na to, żeby takie imprezy masowe mogły tutaj się odbywać. Innym elementem oczywiście jest kwestia otoczenia, gdzie też przyglądamy się temu terenowi mocno i miejsc parkingowych. Warunki konkursu obejmowały określone działki i zaproponowaliśmy pewną ilość miejsc parkingowych, aczkolwiek z tego co wiem, miasto posiada tutaj tereny sąsiednie, na których również jest możliwość w czasie takich imprez parkowania pojazdów. Ten budynek, który widzicie Państwo, przede wszystkim przewidujemy wykonać w technologii, która jest poniekąd sprawdzona, natomiast druga rzecz to budżet, który był narzucony. To technologia jest tradycyjna, czyli konstrukcja jest żelbetowa, a przykrycie dachu stanowią dźwigary stalowe. To są takie dwa elementy, natomiast jeżeli chodzi o samą elewację budynku, poszycie, to w części od strony ulicy Batorego, jak i również wejściowej, gdzie bryła budynku została zaakcentowana podcięciem, gdzie akcentujemy główne wejście do budynku, jest przewidziana fasada szklana, dodatkowo z panelami ruchomymi, które będą mogły w sposób odpowiedni dozować oświetlenie naturalne, co oczywiście może wpłynąć w lato na przymykanie tych paneli, dzięki czemu unikniemy konieczności większego chłodzenia obiektu, natomiast w zimę możemy to sobie, czy w różnych porach dnia również, odsłonić, co da możliwość większej transparentności budynku, jak i również penetracji w dwie strony to może działać, bo zarówno wejścia słońca, oświetlenia, nasłonecznienia do budynku, jak i również wieczorem, gdzie budynek jest rozświetlony, może on emanować oświetleniem na zewnątrz. Tak? Także tworzyć może po prostu swój samoistny rodzaj iluminacji bryły. Wyłonienie tej najlepszej koncepcji powoduje, że jakby procedura z wolnej ręki jest możliwa, aby zlecić prace projektowe.
Te prace powinny zostać zakończone na początek 2019 roku, to prawdopodobnie koniec stycznia i wtedy będziemy mieli dostatecznie dużo czasu, aby przygotować wszystkie wnioski, tak aby ubiegać się o dofinansowanie z Ministerstwa Sportu, gdzie te terminy, które wcześniej sprawdziliśmy, mniej więcej za rok, czyli do końca maja przyszłego roku, będziemy mogli zabiegać o to dofinansowanie.